Welcome to my realm, located beyond both time and space. Witaj w mojej rzeczywistości między czasem i kosmosem. It is well that thou art here. I'm that which human call Arceus, czyli to ja jestem Arceus, okay? Now I wish to know thin appearance. A, czyli teraz muszę sobie tutaj jeszcze postać zrobić. No dobra, chyba sobie wezmę tą Larę. Okej, budzimy się. I co teraz? Ja wybrałem Larę, nazywam się Lara, ponieważ tak się nazywa moja córka i jest podobna do tej postaci. I tak sobie wybrałem, po prostu tak na szybko, wiecie coś. Bo nie mam czasu, za chwilę muszę jechać, wyjeżdżam i szybko nagrywam. Oh my god, a to co tutaj się kręci? Zobaczcie, w ogóle z ładowaniem indukcyjnym, ale super. A nie, to jest chyba tylko Pokeball albo Pokémon. Co ja mam w ogóle za koszulkę ubraną? Ile mam w ogóle lat? Chyba z 12-13, no coś takiego mi się wydaje. Oh my god! Wow. O co chodzi z tym telefonem? A, to może będzie mój Pokédex! Tak mi się wydaje. Co mnie przyciąga do siebie? Do swojego świata zwanym Pokémon. Nowe Pokémony, moi drodzy! Pokémon Legends Arceus! Jest to pierwsza gra naprawdę open world! Nie tak jak to było Sword i Shield, gdzie mówili, że to jest open world, a to było pół open world. Tylko naprawdę ta gra jest nawet porównywana do The Legend of Zelda Breath of the Wild. Oczywiście nie jest, nie będzie, nie wiem czy nie będzie, ale ta gierka ma bardzo dobre noty, ponieważ w końcu Game Freak zrobiło to, co ludzie, fani Pokémonów już od wielu, wielu lat, proszę, zróbcie w końcu open world. No i oni w końcu posłali i zrobili. Do wake up, won't you? W końcu się obudzisz, czy też nie? O, gdzie ja jest? Jakie tu jest? To będzie podobne do Zeldy i tutaj na pewno będzie 200 godzin potrzebne, dlatego też ja nie będę wszystkiego nagrywać, tylko sporadycznie i dzisiaj i jutro pojawią się Pokémony, żebyśmy się zaznajomili z tą gierką. Are you alive, my girl? Czy ty jesteś, czy żyjesz, moja kobito? A to kto? Doktorek Pokémonów. Ja w ogóle już postanowiłem, że chyba sobie wezmę wodnego, nie wiem dlaczego, albo ognistego, no nie wiem, zobaczymy jeszcze. You gave me quite a shock falling from the sky like that. Po prostu spadł. O, widzicie co tam się dzieje? Tam też już jakieś burze są, no tak jakby w The Legend of Zelda. But thank goodness you seem unharmed. Wyglądasz na nienaruszonym. Where am I? Who are you? Kim ty jesteś? I'd like to ask you the same. Chciałbym się zapytać tego samego, ponieważ spadłaś z nieba jak anioł. I mean you fell out of the sky, you understand? Come now. Who in the world does that? Kto w świecie to robi? I must say your clothing is unusual. Bardzo masz dziwne ubranie. You will happen to have an acquaintance in... You will happen to have an... Przeczytałem to samo. Wydaje mi się, że ten doktorek nas weźmie do swojego schronienia, ponieważ on się nas zapytał teraz, czy mamy gdzie się schronić, ja odpowiedziałem, że nie. I had just caught up this runaway Pokemon when you travel out of the sky, czyli teraz tutaj złapałem, czy też znalazłem. I teraz na pewno będziemy musieli wybrać sobie jakiegoś Pokemona. But do you even know what a Pokemon is? Of course I do, not exactly. Nie wiem tak za bardzo. No nie, Pokemony uciekły, doktorek poleciał, czy ja teraz będę musiał... Oh my god. Tutaj się kłóca, tu coś tam, ale to o nim jeszcze powiedzą, co ja mam zrobić. Ale już mi się zaczyna podobać. Co prawda to nie jest jakaś super rewelacyjna grafika, bo oni porównują to, że to jest grafika i w ogóle system chodzenia i tak dalej z 1999 roku, bo w końcu Nintendo musi zacząć robić dobre gry, takie jak Super Mario Odyssey, czy tam The Legend of Zelda. Ale no jest okej, okay. No, najważniejsza jest grywalność w tej gierce. Beeping object over here. Okej, okay. Co ja muszę to wziąć? Investigate, czyli muszę teraz... Czyżby doktorek zgubił ten telefon? Co my teraz tutaj podnosimy? You found something that resembles a phone. Wygląda na telefon. It's probably your phone, but it's changed shape. Wygląda na to, że to jest twój telefon, ale zmienił swoją strukturę. You feel a strange power emanating from it. Masz dziwne uczucie, bo jakaś... emanuje jakaś dziwna energia. O, message, przyszła ta. A bez ten Arcphone... Pokémon? Co to są te Pokémony? Zróbmy tak, że nie wiemy, co są Pokémony, okej? Okay? Move camera. Spoko, tylko już tutaj sobie będę musiał chyba sensitivity zmienić, bo mnie to denerwuje, że to się tak szybko obraca. Ale no dobra, tutaj doktorek stoi i wydaje mi się, że będziemy musieli teraz te Pokémony złapać. On jest smutny. Yet another miss. No nie, straciłem Pokémony. Chyba, że teraz przyjdziemy i one wyjdą. Rowlet, okej. Okay. Ten się nazywa Rowlet. Jest dosyć słodziutki. Photosynthesize like a plant. On się może zamieniać w ten, w kwiatki albo coś takiego, że się schowa tam, nie? Ta sowa jest dosyć spoko. Ten też jest okej. Okay. That one over there is Cyndaquil.
The fire burning on the back will flare up. Czyli to się cały czas pali. Frum! No i chyba tego chciałem wybrać, bo on też jest słodziutki. On wygląda jak miś, ale on jest smutny. Oszełot. A już nie jest smutny. On the water and it can battle using the shell-like object on its belly. Plish, plash! Oh my, I nearly forgot to cover the most crucial thing. How to go about catching Pokemon. Masz poke... Ale jak te pokebale się zmieniły? Throw these at Pokemon to catch them. 50 pokebali? Dostałem dziajec teraz schowałem. But what do I pledge? Let me... Ok, czyli teraz będzie jakiś tutorial. Dobra, no i co? Ja teraz muszę złapać jakiegoś Pokemona. No to może te... No to tego chciałem. On mi się tutaj podoba. Dobra. No i co? Release... Ale on ucieka przede mną. Patrz. Hop! A mogę jakoś tak... Nie wiem, coś takie... Tak! No za daleko rzuciłem! Czekaj. No nareszcie! Oh my god. Dobra, mamy tego Pokemona. Ale... Ale może być tak, że ja będę miał je wszystkie, tylko na początku sobie wybieram jakiegoś. You Kadak Pokemon! It seems you're quite the knack of this Pokemon going business, Lara. Czyli ten Pokemon też chce zostać ze mną, bo on się w ogóle nie wydostał, więc on stwierdził chyba też, że chcemy być przyjaciółmi. Dobra, tutaj mamy kolejnego, on się nie będzie mnie spodziewać chyba, tak mi się wydaje, pa. Pa, on nie wie w ogóle, co jest grane. Cyk! Dostał prosto w łeb! Czy on też będzie... A może będziemy mieli... Dobra, też został. A może to będzie coś takiego, że będziemy mieli trzy Pokemony? No w sumie nie wiem, bo nie czytałem, bo nie chciałem sobie nic spoilerować. Brawo indeed! Dobra, a gdzie jest ten trzeci? On chyba tutaj na górce był, dokładnie tu jest. No ta sowa mi się podoba, muszę wam powiedzieć. Chyba jednak wybiorę tą sowę. Ja wiem, że ja chciałem tamtego ognistego, ale ta sowa jest po prostu sweet. Ona jest najbardziej sweet z nich wszystkich. No nie, uciek! Ona nie chce być ze mną! I'm afraid that can happen. Pokeballs are hardly assumed foolproof. Give another go, czyli musimy jeszcze raz spróbować, widzisz, bo on nie chce ze mną być chyba jeszcze przyjacielem. Rzucimy. Tego, co ja chciałem wybrać, no to widzicie? Ale może być tak, że on jeszcze raz wyjdzie, co? Jednak został. Jednak został, jest spoko. Arkfon, czyli ten telefon to jest Arkfon i tam było napisane, że muszę złapać wszystkie Pokemony. Co za dziwne urządzenie. Skąd ty to dostałaś? No i co, powiemy tutaj? You see record of its Pokemon. Dobra, no czyli to jest taki mój Pokédex, tak też właśnie myślałem. Dobra, bo ten doktorek się uśmiecha, bo się zgodziliśmy na jego pomoc. Pójdziemy do niego, będziemy u niego spali, on nas wszystkiego nauczy i mam nadzieję w ogóle, że... że mi nic złego nie zrobi. Dobra, wchodzimy teraz do jakiejś wioski. Thank you for tireless work keeping us safe, my good guardsman. Aha, czyli to jest jego wioska? A, ja myślałem, że ja będę u niego spał na łóżku, a on po prostu mi jakiś domek pewnie da. Wow, no muszę wam powiedzieć, że wioska jest dosyć zaludniona i w ogóle nie wiem, o co chodzi z tym... no tam najprawdopodobniej będzie jakiś czarny Pokémon, którego będzie bardzo ciężko złapać na tej górze. Widzicie tam? Ponieważ tam, no coś się kręci, tam ewidentnie coś jest nie teges. Tak samo jak to było w The Legend of Zelda Breath of the Wild, że tam coś się kręciło i tam były złe rzeczy, tak samo to będzie chyba tu, ale żeby tak mieszkać i spoglądać sobie tam, no to jest po prostu masakra. Your Arkphone is beeping, mój telefon dzwoni. Somehow it seems to show where you need to go next. Ah! O, mamy mapkę jakąś, ale to będzie spoko. Use the button to view the map on your Arkphone. You can go coś tam, coś tam, coś tam. You also bla 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 bla, coś tam, coś tam. Okej, okay, spoko, czyli teraz będziemy mieli taką mapkę, mam nadzieję, że ona będzie cały czas widoczna. Gdzie ona jest? Aha, to nie jest taka mapka, tylko widzę punkcik, do którego się muszę dostać. Fajnie, że ten Arkfon wie, gdzie mam iść, mimo że doktorek mi tylko powiedział, gdzie mam iść. Dobra, bo mnie tutaj w ogóle wszyscy obgadują, że ja bardzo dziwnie wyglądam. Chyba się będę musiał utożsamić z nimi. Widzicie, jak ja wyglądam? Aren't you awfully suspicious? The Wolfram for Galaxy Team Folk only! We don't have seats for outsiders! Move along! Nie mam miejsca dla outsiderów, idź stąd. Jestem Gaijinem. On też jest na pudełku. On też jest na pudełku. Who in the world are you? And what's that bizarre garb you are wearing? Widzicie? Czy ja będę tak wyglądać? Tak. Tak będę wyglądać. Widzicie? Co się... Tutaj chyba te karty pobudują wszystko. Rey! A to, kto to jest? Czyli to znowu będzie coś takiego, tak jak w każdych Pokemonach, że ja się tam zaprzyjaźniam z kimś i przychodzi jakiś taki, który zawsze chce być najlepszy, nie? Wonderful stuff, Benny! Much obligated, your potato mochi never fails, so please! A czyli teraz wszyscy mnie jednak przyjmą, no bo ja rozmawiam z tym doktorkiem, więc stwierdzę, jestem profesorem, przepraszam, więc stwierdzam, że chyba jednak mnie warto polubić. Still, people falling from the sky, that's some kind of story! A, czyli stamtąd zlatujemy chyba!
Ja myślałem, że to... No dobra. Gdzie teraz musimy podejść sobie, czekać, bo ja tutaj w ogóle mam chyba też tego... A tu jest mapka. Okej, okay, wydaje mi się, że tutaj będziemy sobie mogli ogarniać naszego też Pokédexa, chyba że ja otrzymam jeszcze jakiegoś innego. Wydaje mi się, że nie. Save your progress. O, możemy też zapisać. Okej, okay, spoko. Pytali się też o moje Joy-Cony, bo sobie kupiłem ostatnio nowe, takie żółto-fioletowe. Nie wiem dlaczego, ale mi się strasznie spodobały, bo nie dość, że mi się zepsuły te moje czerwono-niebieskie, bo ja mam Switcha z 2017 roku, tego pierwszego z pierwszych, gdzie to się tutaj driftuje i tak dalej. To się zepsuło, nie chciało mi się, ja wiem, że to się idzie naprawić, ale nie chciało mi się tego naprawiać, więc sobie zakupiłem nowe takie, bo mi w ogóle jeszcze te LEDy tu przestały działać, ten Bluetooth i tak dalej i mówię, a kupuję nowe, bo to nie ma sensu. No i takie muszę wam powiedzieć, tam dosyć spoko, ale chyba sobie zakupię jeszcze OLEDa, bo strasznie lubię OLEDa. Dobra, co musimy iść? A, skuścione buciki, mogę iść już spać, a nie ma się tutaj gdzie umyć, ani nic takiego? Tu w ogóle jakieś książeczki leżą. Sorry tips, continue, so no wiesz, żeby up button to open the menu, coś tam, okej, okay, spoko, handy tips, bla bla bla, save, czyli tutaj musimy zapisywać. No i pamiętajcie, żeby wbijać na stronę G-Round, na której co tydzień otrzymujecie do dyspozycji darmowe gry. Możecie je wtedy testować kompletnie za darmo. Wykorzystajcie w tym celu mojego linka, którego znajdziecie w opisie. Dobra, moi drodzy, poszliśmy teraz spać i widzę, że tutaj się dzieje coś mrocznego. Nawet Pokémony się chyba zaczynają denerwować. Chyba, że ktoś tutaj znowu spadnie. Oh my god. Chyba to było coś złego. Tak mi się wydaje, że to było coś złego. The next day. Następnego dnia. Puk, puk, puk. Hey in there, you awake? That was some wild lightning last night, right? Bardzo dziwny jakiś wystrzał był w tamtej nocy. Come on out, wyłaź! No dobra, no to wychodzimy. Oczywiście nie myjemy zębów ani nic takiego. Co ja tutaj mogę zrobić? Investigate. Okej, okay, spoko. Co, a tu jest moja skrzynka? Chest jakiś, ale to pewnie później mi dopiero dadzą. Dobra, wychodzimy. Bo oni pewnie się teraz... zastanawiałem, co to był za jakieś znowu... jakieś uderzenie. A nie, on się nazywa Cylene! W ogóle jakiś zły ten typek. Dobra, moi drodzy, jeżeli będziecie chcieli więcej Pokémonów, dajcie znać koniecznie w komentarzach, ja spróbuję sobie tutaj troszeczkę, bo to odpaliłem od razu, żeby mieć pierwsze odczucia co do tej gierki, ale zapomniałem, że jak to na gry Nintendo przestało przez na początku pół godziny, trzy godziny jest bardzo dużo tekstu i jakiś tutorial ewentualnie. Muszę wam powiedzieć, że ja sobie w to pogram troszeczkę. Na jutro postaram się nagrać jakiś... Na jutro postaram się nagrać odcinek, gdzie już na przykład będziemy biegać sobie po tym i sprawdzimy, jak ta gierka wygląda, dlatego też zapraszam jutro też o godzinie 10. Będą Pokémony. O, dostaliśmy już jakiś... Patrzcie. Plecaczek. No ja wygląda. To tak nie pasuje. Nie, nie, nie. To nie, nie, to nie pasuje. Czyli teraz otrzymam swój strój. The Galaxy Team Activate Guide, okej? Okay? Press the Y button while customizing the map on your Arc phone and you can check the tasks you have waiting. There are two types. Missions and requests. Czyli requests to będą takie poboczne misje. Pardon Lara, come with me a moment. Czyli dostanę teraz pewnie jeszcze jakiś strój. Z tego, co mi się wydaje. No, a Jolly bla 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 bla. Dobra, teraz musimy wybrać Pokémona. No mi się ten podoba. Mi się ten podoba, bardzo mi się ten podoba, bo on jest taki fajny. Do you want Rowlet? Tak, weźmiemy sobie Rowleta, może źle wybrałem. Może powiedzcie mi, że wybrałem bardzo trudno. Ale no... no nie wiem, no mi się bardzo podoba. No najwyżej będziemy grali na hardo i tak dalej, no nie patrz. Tamci, dobra, one nie są smutne, one tutaj po prostu zostaną z nimi. Może je kiedyś też złapiemy, to i tak czy siakie będziemy mieli. I mamy naszego pierwszego Pokémona. Rowlet! Dobra, moi drodzy, tak jak wam wspominałem, jutro o godzinie 10 ja sobie tutaj troszeczkę pogram, ponieważ tam gdzieś muszę teraz iść, jakieś Pokémony chyba też łapać albo coś takiego. Wybraliśmy Rowleta jako naszego pierwszego Pokémona. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy wybrałem dobrze, czy też nie. Tutaj macie listę wspierających, dziękuję. Wasze komentarze was bardzo serdecznie pozdrawiam. No i subskrybujcie koniecznie wszystkie inne moje kanały po więcej, abyście nie przepaścili takich filmów jak ten. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Na razie, dzięki, cześć!